Cześć. Zastanawiałeś się może, czy istnieje recepta na szczęśliwy, udany i trwały związek małżeński? Tak, istnieje. Jest taka receptura, w skład której wchodzą trzy ołtarze. Inaczej mówiąc, trzy filary życia małżeńskiego. Pierwszy ołtarz to ołtarz eucharystyczny, czyli wspólne przeżywanie Eucharystii przez małżonków, wspólne przyjmowanie ciała Chrystusa, czyli komunii i bycie z Nim w jedności, bycie z Nim w jedności. Ale to nie tylko wspólna Eucharystia. Ołtarz eucharystyczny to również regularna spowiedź małżonków, ale też codzienna modlitwa małżeńska. Ta codzienna modlitwa, która może polegać na czytaniu Słowa Bożego, jakiegoś jednego rozdziału, na przykład z Nowego Testamentu, i rozważaniu tego Słowa Bożego. Okazuje się, że takie 10-15 minut, które małżonkowie znajdą, jest niesamowicie ważne dla ich osobistego życia, ale i też przede wszystkim dla życia małżeńskiego. Okazuje się też, że wspólnie odmawiana przez małżonków modlitwa pańska chociażby, raz dziennie, wspólnie odmawiany Ojcze Nasz, zwiększa prawdopodobieństwo tego, że nasze małżeństwo przetrwa wszelkie trudy, wszelkie przeciwności, zwiększa do ponad 95%. Tak pokazują badania i statystyki. Należy o tym pamiętać. Drugi ołtarz, bardzo ważny, to łoże małżeńskie. Łoże małżeńskie, gdzie wzajemnie małżonkowie jednoczą się razem, gdzie uczestniczą w mocy stwórczej Boga, gdzie mąż obdarowuje sobą swoją żonę, gdzie żona obdarowuje sobą swojego męża. Niesamowite miejsce, o które trzeba po pierwsze się troszczyć, które trzeba pielęgnować, o które trzeba zabiegać. Coś, co też niesamowicie jednoczy małżonków. I trzeci ołtarz, ołtarz, który wydaje się być prozaiczny, bo to jest stół, stół, przy którym wspólnie spożywamy posiłki. Ale nie tylko spożywamy, co zawsze jest łącznie połączone, a mianowicie komunikujemy się razem, rozmawiamy, dzielimy się radościami, dzielimy się troskami, dzielimy się tym, co nam się w życiu wydarzyło, dzielimy się też swoimi różnymi przeżyciami. I to jest miejsce, które również bardzo jednoczy małżonków, ale też bardzo jednoczy całą rodzinę. Jeśli uda się, że możemy spożywać posiłki razem, chociaż jeden posiłek dziennie, wspólnie z dziećmi, to jest niesamowicie taki integrujący, cementujący element, ołtarz, który ma bardzo ważną rolę. Oczywiście wszystko jest kwestią priorytetów. Ja rozumiem, że każdy z nas ma pracę, ma dzieci, ma obowiązki, jest ciężko znaleźć czas i na Eucharystię, i na modlitwę, i na wspólne jedzenie posiłków, i na łoże małżeńskie, ale jeśli się wszystko dobrze zaplanuje, jeśli się określi priorytety, co jest tak naprawdę dla Was najważniejsze w tym małżeństwie, to można ten czas znaleźć. Życzę powodzenia, sukcesów w budowaniu Waszego i rozwijaniu Waszego małżeństwa.